Hej, witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony. W dzisiejszym filmie zabierzemy się za ten zbiorniczek 12-litrowy. Akwarium, przypomnę, jest tylko i wyłącznie na samej ziemi ogrodowej. Nie ma tutaj, ziemia nie została zasypana niczym na górę. Sama ziemia, bez piasku, bez żadnego żwiru. Do zbiornika dołożyłem kilka kamieni, żeby to lepiej wyglądało. I zasadziłem, z tego co pamiętam, tylko trzy gatunki roślin. Na przodzie trawnik Eleoharisa, z tyłu po lewej rotale i po prawej dużego henka. Jak widać, najlepiej w akwarium radzi sobie Eleoharis. Całość bardzo ładnie jest porośnięta. No, z uwagi na to zdecydowałem się nagrać ten film, tak to bym jeszcze pewnie poczekał. Trawa tak mocno obrosła, że już zaczyna przerastać nawet tam z tyłu i jak sami widzicie, już jest dość wysoka, także trzeba ją ściąć. To jest jedno. Drugie, po roślinach widzę, akwarium nie jest niczym nawożone. Świeci nad nim lampka 10-watowa, około 10 godzin na dzień. Nie ma tutaj filtracji. Wymieniam wodę raz tak średnio, co 2 tygodnie, 20-30%. I w akwarium, jak widzicie, nie jest ta woda zbyt klarowna. Ona jest taka delikatny, herbaciany kolor ma. I dodatkowo pojawił się problem z sinicami. Sinicy było dość sporo. Na początku miałem nic z tym nie robić, no ale przeszkadzała mi jednak, bo sinice, tak jak tu widzicie, jeszcze kawałki pozostały. Ona dość mocno zaczęła porastać, te rośliny. Dlatego zdecydowałem się, że zacznę ją wyciągać. I w trakcie zlewania wody po prostu przykładam tam, gdzie jest skupisko tej sinicy, wężyk i wyciągam tyle, ile się da. Zresztą są przebitki, zrobiłem przebitki, to wam wrzucę. No dzisiaj akwarium jest tak mocno obrośnięte, że chcę wyciąć tę trawę i zobaczyć też, jak ona tam wygląda pod spodem, co tam się dzieje. Z tyłu tam widzę, że przy ostatnim ściągnięciu tej sinicy nie ściągnąłem tego zbyt dużo, także jej tam jest jeszcze trochę. Z tyłu dodatkowo dorzuciłem do akwarium kilka sadzonek mikrozorium, które no, nie szło mi zbyt dobrze w innym zbiorniku. One nie są zbyt urodziwe, te sadzonki. Dlatego postanowiłem, że dam je tu. Tu mi się wydaje, że tych substancji organicznych jest w tej wodzie, tego pożywienia jest na tyle dużo, że one powinny odżyć. Zabieramy się za przycinanie i później jeszcze powiem wam dwa słowa. Akwarium funkcjonuje już jakiś czas i myślę, że po tym okresie mogę spokojnie podsumować działanie tego eksperymentu i stwierdzić, że jest możliwe posiadanie akwarium jedynie na samej ziemi ogrodowej. Oczywiście
Takie akwarium ma plusy i minusy, no bo jeżeli byśmy chcieli mieć ryby, które by ryły w podłożu, no to no niestety no nie damy rady. Bardzo trzeba uważać przy jakimkolwiek ruchu, żeby nie zamulić tego dna. Jakikolwiek delikatny ruch powoduje to, że od razu cały ten brud, który jest pod spodem, się podnosi. No oczywiście, jeżeli będziemy w tym podłożu grzebać, no to co za tym idzie, glony, które parametry wody będą się podlegały wahaniom, no bo to będzie się uwalniać do słupa wody, co jest w tym podłożu. No i będziemy mieli więcej glonów. Tutaj mam problem ze sinicami. Problem z sinicami przypuszczam, że jest dlatego, że po prostu akwarium jeszcze się nie ustabilizowało biologicznie. Tak jak mówiłem, nie ma tutaj filtracji. Mieszka tutaj kilka ślimaków, różowych zatoczków i kilka sztuk na rybku guppyka Edlera, także tutaj jest za mało tego, żeby tę biologię wytworzyć. Z czasem jestem pewien, że ona tutaj ruszy. Akwarium na razie nie likwiduje. No, jest już do likwidacji, no bo tak jak mówię, eksperyment został według mnie już zakończony. Także można je zlikwidować, ale no, mam na tyle tutaj pracy w tych, przy tych swoich zbiornikach, że na chwilę obecną tego nie likwiduję. Jak widzicie tam po prawej stronie, zaraz pokażę, są dwa następne zbiorniki, które będę w najbliższym czasie zakładał. Już zasypałem piachem 2 tygodnie czy 3 tygodnie temu. Nie mam kiedy wziąć tego zrobić. Ten zbiorniczek idzie bardzo ładnie. Jestem zaskoczony tym, jak tutaj zarósł ten trawnik. Trochę mi dziwi mnie, że ta rotala, która tam jest z tyłu, i ten mały cheniek nie rosną, no bo jednak wydawało mi się, że Elaharis jest dużo trudniejszą rośliną. Zresztą w przeszłości miałem dużo więcej problemów z wyhodowaniem takiego trawnika, aniżeli jak i z wyhodowaniem rotali, czy też małego, dużego henka. W tym filmie to tyle. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze. Dajcie znać, o czym byście chcieli zobaczyć, usłyszeć w następnych filmach. No i zapraszam Was również do wspierania rozwoju kanału. Bez Waszej pomocy na pewno nie będę w stanie zrealizować wszystkich swoich pomysłów. I tych, którzy jeszcze nie subskrybują, do subskrybowania kanału. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Hej! Zbiorniczek 2 tygodnie od zalania. Trochę mleczna woda się zrobiła. Teraz akurat tego nie widać, bo no świeżo po podmianie jestem. Wymieniłem tutaj 40% wody. Trochę za dużo, bo się zagapiłem. Zobaczymy, jak będzie dalej. Z przodu widać, że zaczynają rozwijać się sinice. No a z tyłu, tam gdzie niegdzie, coraz to więcej glonu się pojawia. Ale tak szczerze powiedziawszy, myślałem, że będzie gorzej. No, wrzuciłem parę sadzonek mikrozorium, żeby zobaczyć, czy one tutaj będą, odzyskają dawną formę, bo nie są zbyt ciekawe. Ale jak na razie wszystko idzie w dobrą stronę. Zobaczymy, co będzie dalej.